Welcome to Edmonton, and this is an absolutely perfect day. 60 day, and it is gonna be spectacular. Japan, just about 30 minutes outside of Tokyo. Znajdujemy się na torze kolarskim w Pruszkowie, aby móc porozmawiać z dwukrotną olimpijką w triatlonie Marią Cześnik oraz przyjrzeć się, jak wyglądają jej przygotowania do trzecich igrzysk w jej sportowej karierze. Powiedz, od kiedy zaczęła się Twoja przygoda z triatlonem oraz co skłoniło Ciebie do uprawiania tej trudnej dyscypliny? To było jakieś 10 lat temu. Ja trenowałam pięciobój nowoczesny i miałam duże problemy z konkurencją techniczną, ze strzelaniem. I ktoś mi podpowiedział, żebym spróbowała wystartować w triatlonie. Pożyczyłam sobie rower, wystartowałam, zajęłam trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski i stwierdziłam, że lepiej jednak triatlon niż pięciobój, bo z tym strzelaniem nie mogłam sobie dać rady ponad 10 lat, a w triatlonie są same takie wydolnościowe konkurencje, także ten triatlon lepiej mi przypasował. Jak wyglądają teraz Twoje przygotowania do igrzysk? Nasze przygotowania trwają 2,5 roku. Już na 2,5 roku przed igrzyskami rozpoczynają się kwalifikacje i zbieramy punkty na Pucharach Świata i na startach serii Mistrzostw Świata, ponieważ mamy Mistrzostwa Świata, tak jak w formule pierwszej, w serii z 10 startów. I to jest około 30 startów liczących się do kwalifikacji olimpijskiej, z czego najlepszych 15 wchodzi do rankingu. Z którą z tych trzech dyscyplin sportowych radzić sobie najlepiej, a która sprawia Ci największą trudność? No najcięższe jest pływanie. Tutaj u nas w tym dystansie olimpijskim jest bardzo ważne, żeby wyjść w pierwszej grupie z wody. A w związku z tym, że ja nie byłam pływaczką, a większość dziewczyn ma za sobą karierę pływacką, niektóre nawet z medalami Mistrzostw Świata, także żeby im dotrzymać tempa na tym pierwszym etapie triatlonu pływania, ja muszę dużo więcej czasu poświęcić na trening pływacki niż one i jest to dla mnie najcięższe. A już później rower jest taki, no jeżeli się wyjdzie w pierwszej grupie, trzeba się na tym rowerze tylko utrzymać, nie trzeba tam się jakoś za bardzo pokazywać. Ważne, żeby przesiedzieć w grupie i dojechać w jak najlepszej kondycji do biegu i cały wyścig na końcu rozgrywa się na biegu. Zajęłaś pierwsze miejsce na Pucharze Świata w Chinach. Powiedz, jakie to uczucie stanąć na najwyższym stopniu podium w tak prestiżowym konkursie? No jest to na pewno bardzo fajne uczucie, hymn i ten szampan. Tylko że tak na zawodach to jeszcze jest ten wysiłek, cały czas zmęczenie po zawodach, także tak do końca tego nie czuć, ale no później jak gdzieś to tam ma się nagrane i się ogląda później w domu, jest to na pewno bardzo takie emocjonujące uczucie. Czego Ci teraz życzyć? Jak wiadomo, celem są igrzyska kolejne w Rio, także jak na najlepszych kwalifikacji, do kwalifikowania się. No ale przy okazji też jakiś bardzo dobry miejsc na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Europy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mamy okazję porozmawiać z Maciejem Dowborem, który od jakiegoś czasu trenuje z Marią. Za co podziwiasz Marię? Podziwiam za to, że konsekwentnie dąży do celu, że mimo wielu przeciwności losu, triatlon to nie jest sport, w którym jest dużo pieniędzy, to nie jest sport, w którym zawodnicy otrzymują olbrzymie wsparcie od sponsorów, od związku, od federacji, a Maria wciąż trwa, wciąż działa, wciąż ma ambicje, była dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich, co dla mnie jest jakimś kompletnym abstrakcją. To jest możliwość trenowania, obcowania i rywalizowania z taką osobą na zawodach, to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja, olbrzymia przyjemność, uczenie się od niej tego wszystkiego. No ale Maria cały czas, właśnie to, co najbardziej mi imponuje, to, że mimo upływających lat, no, sportowiec ma tą datę ważności, a ona cały czas walczy o swoje trzecie igrzyska. No i bardzo jeszcze szanuję ją za to, co się wydarzyło w Londynie na Igrzyskach Olimpijskich. Już wtedy znałem Marię osobiście, ale jeszcze nie tak dobrze jak teraz. I pamiętam, że jako zupełnie początkujący amator, zawodnik kategorii wiekowych w triatlonie, oglądałem jej występ, widziałem tą jej nieszczęsną wywrotkę i widziałem, jak zakrwawiona mimo tych wszystkich przeciwności losu walczyła z zaciśniętymi zębami. Jak wyglądają Twoje przygotowania do zawodu? No, moje wyglądają monotonnie tak samo. Kilkanaście treningów w tygodniu. Dużo biegania przede wszystkim i pływania, bo to jest taka pora roku. I próba gonienia tych, którzy naprawdę są w tym dobrze.